Hej, hej, jeszcze nim zaczniemy, mam dla was szybką informację. Patrząc na obecne wydarzenia na Ukrainie, o których pewnie wszyscy bardzo dobrze wiecie, a także na to, jak wiele osób poszkodowanych, nie jestem pewien, czy to właściwe określenie i czy w 100% odzwierciedla sytuację, która spotkała tych ludzi. Aczkolwiek patrząc na to, jak wielu ludzi z Ukrainy, w tym m.in. dzieci, jest w tym momencie w potrzebie, postanowiłem przekazać 100% dochodów z każdego filmu, który opublikuję w tym miesiącu, na rzecz zbiórek ku pomocy Ukrainie. Na początku przyszłego miesiąca dokładnie poinformuję was o zebranej kwocie i wspólnie chciałbym razem z wami wybrać zbiórkę, na którą wpłacimy wszystkie zebrane pieniążki. Jakoś na początku kwietnia na karcie społeczność pojawi się post o wszystkim informujący. Z tej właśnie inicjatywy na początku każdego z filmów, które opublikuję w marcu, będzie pokazywał się takowy kafelek z informacją, iż całe dochody z tego filmu zostaną przekazane na pomoc Ukrainie, oczywiście całe dochody, które zostaną wygenerowane na przestrzeni tego miesiąca. Was również zachęcam w tym momencie do pomocy, bo każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę i może nawet uratować życie pewnym osobom, a na pewno je znacząco polepszyć. To tyle ode mnie na początek tego filmu, zapraszam was serdecznie do oglądania. Mandela Katalog. Aż dziwne, że ta konkretna historia kompletnie mnie ominęła i przynajmniej do pewnego czasu nie zdawałem sobie kompletnie sprawy o jej istnieniu, do czasu aż zaczęliście wręcz zalewać mnie kolejnymi pytaniami odnośnie tego, kiedy wreszcie zajmę się tą serią. W tym momencie stwierdzam, że jest to totalnie świetna historia i zamierzam przeanalizować ją w dzisiejszym odcinku, a także w kilku następnych, bo niemożliwym jest zamieszczenie wszystkiego w jednym, około półgodzinnym filmie. Bowiem tak, przed nami naprawdę mroczna historia, w którą wplatają się motywy religijne, przerażające, mroczne, nadnaturalne istoty nękające ludzi od lat 80., zaginięcia ludzi i dzieci, a nawet morderstwa, czy kolejny gość wychodzący z telewizora, w tym o jednego za dużo. Zatem jak widzicie, będzie ciekawie, analogowy, przerażający horror pełną gębą. Cześć, ja jestem Mondor i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się The Mandela Catalog, czyli jednym z ARG, o których wyjaśnienie naprawdę bardzo często prosiliście przez ostatnie kilka miesięcy. Nim zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej już teraz fajniej pozycjonować, a także strzel suba na kanale z dzwonem, ponieważ niezmiernie chciałbym dobić 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść przerażającej historii The Mandela Catalog. Początek tej konkretnej serii jest całkiem charakterystyczny, bowiem wszystko rozpoczyna się na kanale Alex Keister dokładnie 10 czerwca 2021 roku za pośrednictwem pierwszego filmu na tym kanale, czyli The Mandela Catalog Overthrown. I tak, wszystko rozpoczyna się od bajki mającej charakter religijny, która swoją stylistyką przypomina mi bardzo Było sobie życie. No kto tego nie oglądał? Nie wiem. Your savior was born in Davidstown. He is Christ, the Lord. You will find him wrapped in swaddle cloth, lying in a manger. Ten odcinek prezentuje historię narodzin Jezusa, jednak coś jest tutaj mocno nie tak. Na ziemię schodzi anioł, by powiedzieć Maryi o nadchodzących narodzinach Jezusa, zupełnie tak jak w biblijnej opowieści. Jednak tutaj sprawy mają się trochę inaczej. Przede wszystkim to, co jest tutaj najdziwniejsze, to fakt, iż twarz anioła jest zakryta, wręcz ocenzurowana. Angel Gabriel, I've come to bring good news. News? For me? Tak samo również jego wiadomość dla Maryi jest trochę dziwna. Oczywiście jest to zaszyfrowana wiadomość, którą jednak ludzie mądrzejsi ode mnie już zdążyli odszyfrować i oto jej prawdziwa treść. Jestem jedynym prawdziwym zbawicielem. Muszę zapobiec złudzeniu. Józef jest następny. Whatever God wants, I will do. Wówczas Maryja stwierdza, że zgodzi się na absolutnie wszystko, czego Bóg będzie od niej oczekiwał. Następnie akcja przenosi się do nocy. Wówczas śpiącego Józefa odwiedza anioł, ten sam, którego poznaliśmy chwilę temu. I tym razem jego intencje są już znacznie jaśniejsze. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear.
your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. I tak, gdyby już samo szeptanie było dla was przerażające, to tak, gościu siedzi w oknie, czy tam lustrze, i się patrzy. To już samo w sobie jest okropne. Ale najbardziej posrane rzeczy w tym wszystkim dopiero przed nami, także zapnijcie pasy. Chwilę później przedstawiona zostaje nam scena, kiedy anioł pojawia się na niebie i przemawia do pasterzy. Wtedy też zaprezentowana zostaje nam jego twarz i przerażająca przemowa. W tym właśnie momencie w napisach do filmu ukryta została pewna wiadomość o następującej treści. Jakem tam skośniał, w członkach stracił władzę. Wyobraź sobie, słuchaczu życzliwy, nie mówię, bowiem słowy nie poradzą. Anim padł martwy, anim został żywy. Jeżeliś bystry, to oblicz, jak między dwoma stanami stan mój był wątpliwy. Tak jest. Jest to fragment 34 pieśni Boskiej Komedii autorstwa Dante Alighieriego. W skrócie całość skupia się na alteregu Dantego, który odbywa swoją wędrówkę poza światach, m.in. po 9 kręgach piekła, po czyśćcu oraz po raju. I to tak naprawdę tyle z tego, co wiem, nie będę wam mówił więcej, bo nie jest to tylko kompetentną osobą. Następnie rozpoczyna się ostatnia minuta filmu, która przedstawia nam kilka napisów. Widzisz? Oszukałem ich. Te słabe umysły. Jestem związany łańcuchami na kostkach, które z każdym krokiem stają się coraz cięższe. Nieskończona ilość piasku będzie moim grobem, a moja głupota będzie moim dziedzictwem. Jeśli istnieje jakiś Bóg, proszę pomocy. I tak jest, skoro tym jakże pozytywnym akcentem, niczym wujek na weselu, zakończyliśmy pierwszy odcinek Mandela Katalog. Pora na lekką analizę. I tak, jakby nie patrzeć, jest to mega dziwne rozpoczęcie serii, tym bardziej ważąc na kolejne materiały, które tworzą dalszą część historii, to ten jeden różni się od nich wszystkich najbardziej. Lecz przede wszystkim ustalmy pewne fakty, a w zasadzie jeden mega oczywisty fakt. Anioł jest szatanem. Tak jest, to właśnie anioł ma przedstawiać tutaj szatana i potwierdza to naprawdę bardzo wiele rzeczy. I z całą pewnością znajduje się tu znacznie więcej innych nawiązań do Pisma Świętego, jednak przyznaję, że niezwykle ciężko jest mi je wyłapać. I tak, wiem bardzo dobrze, że horror o podłożu religijnym jest najbardziej przerażającym horrorem, jaki mógłby istnieć. Tak jest, oglądałem Egzorcystę, jak byłem mały. To spokojnie, kolejne elementy serii przedstawią nam znacznie gorsze wydarzenia. Lecimy. Kolejny epizod tej historii na YouTube pojawił się 19 czerwca 2021 roku i jest to zasada. Myśl. Sam materiał jest wiadomością typu PSA, która z całą pewnością była emitowana w telewizji w latach 80., a dokładniej od 1981 roku, a dokładniej wiadomość ta pochodzi od Departamentu odnośnie zjawisk czasowych Stanów Zjednoczonych. Samo logo w kształcie zegara jest do tego oznaczone tekstem Tempus Fugit, co jest frazą pochodzącą z języka łacińskiego, która oznacza ucieczkę przed nieodwracalnym czasem. A jakie ma to odniesienie do rzeczywistości? No takie średnie bym powiedział. Przede wszystkim całość powstała ze względu na kilka zgłoszeń odnośnie niezidentyfikowanych wrogich organizmów nazywanych tutaj alternatywnymi. Rząd Stanów Zjednoczonych dodatkowo podkreśla, iż nie do końca rozumie zachowanie i ogólnie byt takowych jednostek i nie do końca jest w stanie sprecyzować zagrożenie, jakie ze sobą niosą. Niemniej nakazuje obywatelom, aby ci zostali w swoich domach, pozamykali szczelnie drzwi i okna, a także mieli przy sobie jakąś broń, a zwłaszcza palną. Następnie opisany jest wygląd alternatywnych i jest to całkiem interesujące, bowiem alternatywnym będzie każda osoba, która wygląda dokładnie tak jak chociażby ty, twój sąsiad czy ktokolwiek. Wiecie, klon jakiejkolwiek jednostki. Postać, która ma wiele cech wspólnych bądź wygląda dosłownie tak samo
identycznie jak ktoś inny. Ewentualnie alternatywny będzie posiadać kilka cech niemożliwych biologicznie, takich jak przykładowo stanowczo za długie ręce, czy olbrzymia głowa. Rzekomo takowe postaci będą walczyć psychologicznie ze swoimi ofiarami. Wnioskuję, że będą próbować ich jakoś oszukać czy coś w tym stylu, tak jak robił to szatan, który próbował oszukać Józefa i pasterza. Następnie przedstawiona zostaje nam procedura Think, myśl, którą należy stosować przy okazji jakiegokolwiek kontaktu z alternatywnym. Przede wszystkim powiedz władzom o spotkaniu z alternatywnym. Utrudniaj ruch alternatywnego. Zidentyfikuj typ alternatywnego. Zneutralizuj alternatywnego, jeżeli jest to bezpieczne. Zbliżaj się. W tym pokoju nie ma miejsca dla nazobu. Znajdź swoje miejsce w rzeczywistości. Następnie przedstawione zostają nam trzy typy alternatywnych, takie jak sobowtór, wykrywalny, który wygląda dokładnie tak jak szatan z pierwszego filmu, zatem tak, to nie był szatan, to był alternatywny, albo szatan. A także przedstawiony zostaje nam typ trzeci, czyli ci alternatywni, którzy posiadają biologicznie niemożliwe cechy, takie jak brak twarzy, facelingu, czy mnie prześladujesz od kiedy nie nagrałem ostatniego filmu na temat Backrooms? Tak, wiem, że Ken Pixels nagrał nowy film i zamierzam go przeanalizować, ale mordo, spokojnie, zrobię to w swoim czasie. Takie jak ten z niezwykle specyficzną głową, a także tutaj. Alternatywny w czyimś pokoju. Tutaj kończy się film numer 2, który zdradził nam naprawdę wiele informacji na temat lore tego wszystkiego. Teraz przejdźmy do filmu numer 3, czyli The Mandela Catalog Volume 1. Które pojawił się 10 sierpnia 2021 roku i z początku przedstawię dokładnie to samo PSA, które analizowaliśmy przed chwilą, zatem pozwólcie, że przejdziemy trochę dalej. Zatem tak, teraz zostaje nam przedstawiona rozmowa telefoniczna dwójki gości, ofiary pierwszej i ofiary drugiej, a dokładniej Marka Heathcliffa i Cesara Torsa. Obaj zdają się być ziomkami, może nie jakimiś za specjalnie bliskimi, ale jednak chyba się całkiem lubią. Caesar, I hope it's not too late. No, it's fine. Don't worry. What's up? Are you alright? Yeah, it's not me. It's my mom. She's knocked out cold and I have no idea why. I'm on my way to the ER, but could you do me a favor? Yeah, of course. What is it? I just need you to come over and turn on the cameras we have set up. You know the ones that we installed after we were robbed? Oh, yeah. Would you mind if I asked why? Well, she screamed really loud right before I found her on the ground. I just... Well, do you have your doors and windows locked? Like what the broadcast told us to do? Yeah, that's the weird part. Maybe she saw something? I don't know. Alright. I mean, it shouldn't be too bad. I'm just gonna switch them on and get out of there, though. You know how I feel about your house. Yeah, that's fine. One last thing. Try to get a good view of the... Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. Matka Cesara po prawdopodobnym zobaczeniu czegoś, prawdopodobnie alternatywnego, upadła i musi jechać do szpitala. Cesar musi ją zawieźć, zatem Mark zgadza się i stwierdza, że wykona przysługę, o którą poprosił go jego przyjaciel albo ziomek, i jedzie wprost do domu Cesara. Włącza wszelkie kamery, o których wspomniał tamten, i wtedy jesteśmy świadkami całkiem ciekawych scen. Zupełnie jak w jakimś fangamie FNAF-a widzimy widok z kamer porozmieszczanych po całej posesji Cesara i mamy wgląd we wszystko, co się tam dzieje, co działo się tamtej nocy. O godzinie 3:31 w nocy wykryty został ruch i wówczas nagrywanie rozpoczęło się. Aczkolwiek kamery zarejestrowały, iż drzwi otworzyły się, a dwie godziny później było 5:34, rozpoczęło się nagrywanie dźwięku i wówczas zarejestrowano coś naprawdę mrożącego krew w żyłach. Hmm.
are you? Get away from me! No! Caesar zginął i jego matka również. Aczkolwiek patrząc na to, że został określony mianem ofiary numer 2, być może jego zgon nastąpił tuż po śmierci Marka. Bowiem chwilę później akcja przenosi się do 13 września 1992 roku. Poszedł za mną do domu, Caesar. Godzina 22:30. Nie chcę wiedzieć, co jest po drugiej stronie drzwi. Ale minęły już dni. I nikt nie przyszedłby mi pomóc. Chwilę później akcja przenosi się o 28 minut naprzód. Zła decyzja, Mark. To pan i nie ma mocny. Becoming uncanny. Nie. To alternatywny, który właśnie zabił Marka. Wiecie, co jest zabawne? Ten konkretny film jest częścią narodzin tego słynnego mema z Mr. Incredible Becoming Uncanny. Naprawdę historyczne miejsce. Nikt po mnie nie przyszedł. Zatem szybko przeanalizujmy sytuację. Wszystko to, co widzieliście do tego momentu, miało miejsce w roku 1992. Matka Caesara przewróciła się po zobaczeniu alternatywnego, zatem ten musiał zabrać ją do szpitala i wówczas zadzwonił do swojego ziomeczka Marka, aby ten nastawił wszelkie kamery w ich posesji, które ci założyli po tym, jak ich dom został obrabowany. Mark odpala wszelkie kamery, a następnie wraca do swojego domu, lecz za nim poszedł alternatywny. Mark dowiedział się, że ten za nim przyszedł, zatem zamknął się w swoim pokoju i zadzwonił na policję, aby ktokolwiek mu pomógł, jednak takowa pomoc nie nadjeżdżała i zaraz przejdziemy do tego, dlaczego. Alternatywny próbował wszelkich gier psychologicznych przeciw Markowi, jak słyszeliśmy na tamtym nagraniu, jednak ten cały czas nie otwierał, a wkrótce zaczęły mijać dni. Aż w końcu 13 września 1992 roku, na 2 minuty przed godziną 23, Mark w końcu złamał się i otworzył drzwi, trzymając w ręku broń. Niestety, były to jego ostatnie chwile, bowiem niedługo później został zaatakowany przez alternatywnego. Stał się wówczas ofiarą numer 1, powiązaną z ofiarą numer 2, czyli z Caesarem, który również został zabity przez alternatywnego. O godzinie 3:30 ten przyszedł do jego domu, a o godzinie 5:30 zaatakował jego matkę i jego. Tak więc, taka jest historia dwóch ofiar. Jednak dlaczego nikt nie przyszedł z pomocą Markowi? Na to pytanie odpowiada kolejna rzecz, którą przedstawia ten materiał, czyli nagranie treningowe dla policyjnego departamentu w stanie Mandela. Co interesujące, jest to nagranie kompletnie nielegalne, które zobaczyć mogą jedynie funkcjonariusze i władze. There are three, and only three, scenarios that you will handle with a caller. When a caller needs the police, send available personnel to the address. Przez większość czasu trwania film nie jest niczym nadzwyczajnym, jednak w pewnej chwili nabiera skrajnie innego obrotu. Kiedy to wątkiem głównym staje się, co zrobić w sytuacji spotkania alternatywnego. Okazuje się, iż władze podjęły decyzję, aby nie pomagać nikomu, kto kiedykolwiek zgłosi spotkanie z alternatywnym i poprosi o pomoc. Cytując, to nie jest warte ryzyka. Ewentualną ofiarę można jedynie uspokoić, okłamać, iż wszystko będzie dobrze i że policja już jedzie, lecz tak naprawdę nie jedzie nikt. Ofiara jest zdana sama na siebie i prędzej czy później zginie. Bo tak jest wysłana na pewną śmierć. Coś totalnie przerażającego. Ofiarą tego procederu został Mark. I prawdopodobnie nie tylko. Następnie przedstawiony zostaje nam film, który mówi o mierzeniu poziomu stresu swojego dziecka na podstawie nagrywania jego reakcji na wszelkie media. Lecz nie jest to aż tak istotne. Raczej jest takie
marginalne, chociaż może mieć trochę więcej znaczenia później. A chwilę później całość przechodzi do bardzo amatorskiego filmu, który Mark stworzył w dzieciństwie. Filmu dotyczącego specyficznego przeżycia z jego dzieciństwa, kiedy to spotkał zakapturzonego intruza. Tak jest, był to jeden z alternatywnych. Teraz płynnie przejdźmy do kolejnego filmu, opublikowanego 18 sierpnia 2021 roku o tytule Alarm przeciw intruzom. Tak wiem, kijowe tłumaczenie. Którego początek jest już całkiem mocny. Nie jesteś, wydupiaj. Dobra, żarty na bok. Pierwsze kilka sekund filmu przedstawia z całą pewnością kolejnego, alternatywnego, który jest w twoim domu. I nie jest to ostatni raz, kiedy tego gościa widzimy. Następnie przedstawione zostaje nam kolejne PSA odnośnie bezpieczeństwa dzieci w stanie Mandela, a także co najważniejsze i w zasadzie fundamentalne, aby rodzice uważali na to, co ich pociechy oglądają w telewizji. Walks in a stroller, or even cartoons on the family television. Graphic content, scary imagery. Oni istnieją w innym spektrum. Tak jest, jest to wiadomość dokładnie na temat alternatywnych. Interpretuję to w ten sposób, że oni właśnie istnieją w innym spektrum. Co dokładnie może to oznaczać, do końca nie jestem pewien, jednak jeżeli miałbym już jakkolwiek opisać to, co teraz siedzi mi na bani, no to prawdopodobnie być może nie można ich zranić czy coś. Być może to właśnie dlatego Mark w chwili, gdy strzelał do intruza, tak naprawdę nic mu nie zrobił. Być może to właśnie dlatego też policja nie chce zajmować się sprawami związanymi z alternatywnymi, bo nie może im nic zrobić, a wręcz pisze się na śmierć. Być może w przeszłości miały właśnie miejsce tego typu wydarzenia, gdzie funkcjonariusze ginęli w trakcie akcji. Na pewno miał miejsce. Następnie pojawia się krótka informacja, mówiąca, aby za każdym razem, kiedy rodzice usłyszą, że ich dziecko płacze, krzyczy, wydaje inne dziwne dźwięki w trakcie oglądania telewizji, niech poczekają za drzwiami do momentu, aż dźwięki ustaną i dopiero wtedy wejdą do pokoju. Okazuje się, że dziecka nie ma, a zostało one porwane przez mężczyznę w telewizorze. Być może właśnie do tego odnosi się fakt, że istnieją w innym spektrum. Być może przez telewizję. Być może przez lustra, okna, czy cokolwiek. Jak gościu z pierwszego filmu. Być może właśnie z takich sfer są w stanie kontaktować się z ludźmi i ich porywać, a zwłaszcza dzieci. Tak jak ten konkretny, bądź alternatywni tego pokroju. Następnie matka stosuje się do zmanipulowanej zasady numer 5. Zrozpaczona faktem, że jej dziecka już tu nie ma. Następnie przedstawiony zostaje nam kolejny komunikat mówiący, iż do tej pory zaginęło 3426 dzieci w stanach Bighorn, Herkshire, Mandela i Yonder. Następnie pojawia się kolejna informacja nakazująca, by trzymać dzieci z dala od telewizji, a także jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie są w stanie zobaczyć jakiekolwiek treści nieodpowiednie.
Następnie opisane zostaje śledztwo wokół zjubowactwa w pewnym sąsiedztwie. Zatem do czynienia mamy ze sprawą, kiedy sąsiedzi sami zgłosili na policję. Fakt, iż z pobliskiego domu dochodzą przedłużające się, przeraźliwe krzyki dziecka, a także głośne uderzenie, które po nich nastąpiło. Śledczy wybiera się w to miejsce w celu zbadania sprawy, zebrać materiał dowodowy, zrobić zdjęcia itd. Jednak szybko opuszcza posesję ze względu na przytłaczający niepokój, który go dotykał. Ze względów bezpieczeństwa postanowił zaczekać do czasu przyjścia innych śledczych. Wkrótce później zgłosił się pewien ochotnik, który skonstruował aparat robiący zdjęcia co 5 minut. Pora na analizę. Pierwsze zdjęcie zostało zrobione o godzinie 3.34, następne o 3.39, kolejne, które liczy się już w kolejnej dziesiątce, o godzinie 4.45, 21 o 5.28, 26 o 5.46. Pojawił się alternatywny. O 6.40 zrobiono zdjęcie numer 30, które przedstawia ciało ofiary, które jest trzymane w powietrzu przez niewidzialną siłę. O 6.42 już tego ciała nie ma. Z tego wszystkiego dowiadujemy się, iż alternatywni mogą stawać się niewidzialni, lecz cały czas w dniu przebywania w innym spektrum mogą manipulować fizycznie przedmiotami z naszego świata. Tak więc niekiedy nie możemy ich zobaczyć, prawdopodobnie również dotknąć, lecz oni mogą skrzywić nas. My ich nie możemy. Jednak chwilę później widzimy konkluzję, która wspomina, iż tutejszy intruz jest kompletnie nierozpoznawalny, a także wykluczona została możliwość, że jest to alternatywny. Obraz został wysłany do wyższych szczebli w celu analizy. Zatem czym jest ta postać, jeżeli nie jest alternatywna? Czy mamy tutaj do czynienia z jeszcze inną grupą organizmów, która jest w stanie robić rzeczy o wiele dziwniejsze? Która charakteryzuje się kompletnie czymś innym? Na ten moment nie wiemy i w tym miejscu chciałbym się zatrzymać, bo ten materiał robi się już przerażająco długi. Tak wiem, w waszej głowie narodziło się mnóstwo nowych pytań, jednak na nie postaram się odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Oczywiście, o ile ten film wam się spodoba, przypadnie wam do gustu i będziecie chcieli więcej. Z tym zostawiam was na ten moment, pozostało nam jeszcze całkiem sporo materiałów, w tym kilka niepublicznych, a także te pochodzące z drugiego sezonu, czyli mamy jeszcze materiał na co najmniej dwa filmy mniej więcej tej długości. Jeżeli tylko wyrazicie chęć, takowe materiały na pewno powstaną, my przeanalizujemy całą serię i odpowiemy na wszelkie nurtujące nie tylko was, ale również mnie pytania. Tutaj stawiam na ten moment kropkę. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak się wam spodobał, strzelcie pod nim koniecznie kciuka w górę. Zostawcie też suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, ponieważ chciałem dobić 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Poza tym zapoznajcie się z moimi poprzednimi materiałami, wyczekujcie też tych następnych, podajcie na mojego Instagrama, TikToka, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem moi drodzy, ja już będę się żegnał, do zobaczenia w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar, dzięki raz jeszcze za oglądanie, miłego dziękuję wam wszystkim, cześć!